Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mam dla was coś wyjątkowego, skład bestii. No i wiem, teraz wiele z was sobie pomyślało, a wymyślił sobie jakiś zawodników, wrzucił ich do składu i nazwał składem bestii i niech się cieszy, tak? Nie do końca moi drodzy, jest to potwierdzone naukowo. Oczywiście troszeczkę to wyolbrzymiam, ale jak wiecie istnieje taka strona jak foodhead.com i tam jest taka specjalna statystyka, która określa jak dobrzy zawodnicy są w porównaniu do ich statystyk, ceny, overalla oraz tego jak zachowują się na boisku. Nazywa się to Beastly Players albo Beast Rating i właśnie dzięki niemu można stworzyć naprawdę genialne zespoły. No jak przyjrzymy się zawodnikom, to oczywiście widać tam tych, których nieraz spotykamy na boiskach wirtualnych w FIFA. Zależało mi też, żeby zrobić to ze zgraniem, więc za każdym razem powiem wam Beastly Rating oraz jaka na tą pozycję byłby normalnie najlepszy zawodnik. Ale dla zgrania wybrałem troszeczkę tych innych, dlatego mam nadzieję, że to zrozumiecie, a przechodzimy teraz do pokazywania wam składu oraz zagraniu paru meczy, żeby sprawdzić, czy naprawdę są tacy dobrzy. Okej, więc na bramce znajduje się Mignolet, oczywiście zawodnik z BPL Belg, który ma Beast Rating równy 82. Najlepszym bramkarzem z Beast Rating jest Aranha, który ma 85. Jest to najwyższy, jakby overallowo dla bestii zawodnik, który może na tej pozycji występować. Ale ja dla właśnie zgrania zabrałem Mignoleta, któremu i tak nie jest daleko do najwyższego overalla bestii. Moi drodzy, na prawej obronie mamy Nioma. No i tutaj troszeczkę pomieszam doświadczenie z właśnie statystyką. Ma on 90 Beast Rating i jest naprawdę mega dobry. Wiem, bo sam nim gram na co dzień. Nie spodziewałem się zawodnik, który na prawej obronie ma 81 tempa, może tak dobrze grać, a on jest naprawdę genialny. Ma wysoką średnią pracowitość, ma 84 fizyczności, no i wyprawia naprawdę niesamowite rzeczy. Co już pomijam fakt, że strzela bramki spoza pola karnego mając 47 strzałów. No to coś już jest na rzeczy, prawda? Ma on 90 beast rating, a najlepszy właśnie prawy obrońca też ma 90 beast rating. Jest ich tam paru, więc zdecydowanie użyłem jednego z najlepszych prawych obrońców w grze pod względem jego bestialności. No i teraz moi drodzy, mamy dwóch środkowych obrońców, którzy plasują się z 89 beast rating i są oni tak naprawdę na szczycie samej listy. No i kogo my tu mamy? Okore oraz oczywiście Mbemba. Dwóch zawodników z BPL, którzy naprawdę statystykami powalają. 83 fizyczności, 81 tempa dla Okore i 79 fizyczności dla Mbemby, 82 tempa. Przy ich cenie overallu, którzy naprawdę za niedługo będą mega tani, to no, brak mi słów. Miejmy nadzieję, że okażą się tacy dobrzy w grze. Przechodzimy więc do lewej obrony i tutaj po raz kolejny mamy zawodników z BPL. Już pewnie się domyślacie, że stworzyłem skład z BPL z tych najlepszych zawodników, ale mamy po raz kolejny Holebasa, który ma 89 beast rating. No i jest on na trzecim bodajże miejscu. Tak, zgadza się, na trzecim miejscu w rankingu. Na pierwszym jest Sid Kolesanić z Schalke. Oczywiście wyświetlam wam te karty na ekranie, żebyście mniej więcej wiedzieli, o kogo chodzi. No ale właśnie Holebas pasuje mi do drużyny idealnie i jest też mega dobry, przynajmniej tak się wydaje. Zagrałem nim chociażby jeden mecz, zobaczymy. 81 fizyczności, 84 tempa, 184 cm wzrostu. No to jest coś, czego można naprawdę szukać u lewego obrońcy. Moi drodzy, przechodzimy do środkowych pomocników i na pierwszy ogień leci Kujate, który ma 88 beast rating. Jego statystyki, tak jak 87 fizyczności, 76 tempa, 77 obrony, to wszystko sprawia, że 193 cm wzrostu, to wszystko sprawia, że jest naprawdę genialnym zawodnikiem i z przyjemnością spróbuję go i przetestuję właśnie w tej drużynie. Najlepszym zawodnikiem z beast rating jest Freddy Guarin, który ma 91 overalla bestii. No ale Guarin od zawsze taki był, więc niestety nie mogłem go zmieścić w swoim składzie. No ale Kujate jest w samej czołówce. No ale kto tutaj jeszcze się znajduje, moi drodzy? Idziemy dalej, Dembele tak samo ma 88 beast rating. Wydawałoby się taka karta, no znikąd, ale ma 185 cm wzrostu, 82 fizyczności, 77 tempa, 82 dribblingu. No czego chcieć więcej od środkowego pomocnika? No ale to jeszcze nie koniec, bo kolejnym zawodnikiem jest Sissoko. Zobaczcie na jego statystyki: 81 tempa, 79 dribblingu, 74 strzałów, 82 obrony, 76 podań, 85 fizyczności, 187 cm wzrostu. Gdzie tutaj doszukać się słabości? Nie mam pojęcia, ale też dlatego ma on, słuchajcie, 90 overalla bestii. Są na drugim miejscu po Freddy Guarinie, jeżeli chodzi o tak bycie bestią w grze, tak? 5000 zapłaciłem za niego, możecie spróbować go taniej wyrwać, ale naprawdę grałem nim już troszeczkę wcześniej, teraz kupiłem go na nowo parę meczy temu i gra się nim świetnie, bo jest wszędzie na boisku, strzela, atakuje, podaje, no i o to właśnie chodzi. No i oczywiście przechodzimy do śmietanki tego składu. Zawodnik chyba z najwyższym overallem bestii, o 92 overalla, i Barbo. Słuchajcie, ta karta, ja jej nigdy nie lubiłem.
Powiedzmy sobie to szczerze, ja jej nigdy nie lubiłem, nie lubiłem jej w 14, 15, a w 16 nadal jej nie lubię, ale jej używam, bo jest dobra, tak? 92 tempo, 82 dryblingu, 78 fizyczności, ale to wszystko jakoś tak składa się, że ten zawodnik po prostu zawsze spisuje się świetnie. Nie ma najwyższego tempa, nie ma fizyczności jakiejś niesamowitej, czy dryblingu, jest wielu zawodników z o wiele lepszymi statystykami, ale on, jak zawsze, ma 92 overall, jest on najlepszym prawym skrzydłowym, jeżeli chodzi o ranking bestii w tej grze. No i po raz kolejny mamy najlepszego lewego skrzydłowego, jeżeli chodzi o ranking bestii, Bolasie, 91 overalla bestii, mówi samo za siebie, bo ten zawodnik naprawdę wyprawia cuda. Miejmy nadzieję, że tak jak FIFA 15 będzie się nim genialnie grało, 5 gwiazdek sztuczek dodatkowo wzmacnia to wszystko, 185 cm wzrostu, 88 tempo, 83 dryblingu, no wszystko to, jak mówiłem, składa się na to, że jest bestią. Równie dobrą kartą jest Sako z tego samego klubu, więc dobrali się wręcz idealnie, ale czas na napastnika. A napastnikiem najlepszym bestii jest 91 overalla pod względem bestialności, Lukaku. Słuchajcie, jest on egzekwo na pierwszym miejscu z Jeromem i Bebe. No to są te niespodziewane karty, ale Lukaku jak na tą FIFA wygląda niesamowicie. Wiecie, co się liczy. Nie liczy się już pace, liczy się fizyczność oraz strzały, to jak potrafi się zawodnik zastawić. No on ma 82 fizyczności, 190 cm wzrostu, dodatkowo te 82 tempo, 80 strzałów. No powiem wam szczerze, nie sądziłem, że on będzie tak wysoko, no ale jak patrzę na te statystyki, to się w sumie nie dziwię. Także moi drodzy, tak wyglądał to cały skład bestii. No jak widzicie, jest to BPL, tak? Ale z tych zawodników z BPL o najwyższej bestialności jest masakrycznie dużo i miejmy nadzieję, że tak samo będzie się nimi grało. Także do składu przejdźmy, przetestujmy ich, zobaczmy, czy faktycznie są tacy dobrzy. No i moi drodzy, mamy pierwszego naszego przeciwnika. Gram jeden mecz online, nie chciałem jakiegoś mega poziomu, tak żeby pobawić się tym składem. No i też mamy przeciwnika, który ma 100% zgrania, 75 oceny. No to zaczynamy, zobaczmy, jak się spisze każdy z tych zawodników. Mignolet, ładna obrona tutaj, popisał się nasz bramkarz. Okej, dziwnie się tam rozgrzewa ten gościu, nie wiem, czy to jakiś kibic biegł na boisko i czy co. Kujate, uderzenie z daleka i poprzeczka, słuchajcie, naszego środkowego pomocnika defensywnego, no nieszczęśliwie. Ależ utrzymanie się przy piłce i to jest gol Lukaku. Nie wiem, kto tak się tam zastawił genialnie, ale właśnie nasz oczywiście napastnik trafia do bramki. No nie miał najmniejszych problemów z wykończeniem tej akcji. Zawodnik z numerem 4, czy to znowu był Kujate? Nie znam jeszcze ich po numerach, ale zaraz się przekonamy, słuchajcie. Kujate, no aż, ależ to czuję, że będzie karta, słuchajcie, ależ to będzie karta. No nie, to jest... Akurat teraz, no sami widzieliście, co się wydarzyło. Nie mam pojęcia, dlaczego moi dwaj tego nie przejęli. Oczywiście nie będzie powtórki, żebym to wam mógł pokazać, ale tu bym bardziej chyba zwalił na ten czasem randomowy z FIFA. No i nic, powiedzmy sobie szczerze, po 90 minutach mamy takie same statystyki, a nadal nie ma zwycięzcy. No nie i broni Mignolet po raz kolejny. No troszkę nam pomaga tutaj teraz bramkarz z Belgii. No i to karne zadecydują o tym, nikt nie okazał się lepszy w regulaminowym czasie gry, więc zobaczmy, jak poradzą sobie przy tych stałych fragmentach, jakby nie było gry. Aj, pierwszy niestrzelony, zawsze strzelam w to samo miejsce na samym początku, więc tym razem nie wyszło. Przeciwnik pewnie. Tym razem weszło. Aj, ładnie wie to. I barwo. Min Muniain się pomylił i to jest nasza szansa na powrót. A, super powrót. Aj, tak jest! Mignolet! No i Dembele prosto w środek i teraz musi się pomylić, żebyśmy wygrali to spotkanie, słuchajcie. No, nie sądziłem, że taki to obrót zabierze. Kapten, czyli Iturraspe. Tak dokładnie się nazywa i co zrobi? Nie trafia? Nie trafia! Chciał to zrobić w sposób bardzo nieelegancki. Znaczy, podciął piłkę, skierował ją, ale trafił w słup, w poprzeczkę. No i tak, oto zobaczmy to jeszcze raz. Piłka nie wpada do siatki, wygrywamy to spotkanie. Idealny mecz to nie było, ale już mam swojego faworyta. Kujace, który właśnie jest na środkowym pomocniku defensywnym, spisywał się wyśmienicie, naprawdę. Mamy przed sobą FC Beast. No i zobaczmy, czy faktycznie za tym Beast są, bo mam dokładnie ten sam skład, znaczy ten sam skład, ta sama nazwa. Ale który będzie miał lepszy skład, jak widzimy, przeciwnik w ogóle nie ma zgrania. W ogóle. W ogóle. Ale czy wygra? No zobaczymy. Sisoko.
Sisoko postanowił zabrać sprawy w swoje ręce. Sisoko, Sisoko, uderzenie i to jest bramka 1-0 w 13 minucie. Tak jest, na środkowy pomocnik. No jeden z najwyższych, jeżeli chodzi o ranking bestii zawodników w tym zespole. Trafia do bramki, bardzo ładny dribbling, no i strzał. Absolutnie nic do zarzucenia. Kujate. Kujate, mówiłem wam, że on jest niesamowity i jest niesamowity, 2-0. Szczerze, chyba załatwię go sobie do mojego normalnego składu, bo gra się nim wybitnie. A, super. Przeciwnik zragequitował, no to jeszcze ten mecz, dlaczego by nie? Okej, mamy trzeci mecz kolejnego przeciwnika. Jak pójdzie tym razem? Skład 100% z grania, więc jest dobrze. Zawodnicy przeciętni, ale tu właśnie w tej FIFA najpiękniejsze chyba jest to, że nawet przeciętni potrafią grać niesamowicie. Więc zobaczmy, jak poradzi sobie z tym składem nasz skład bestii. Tutaj ktoś jest na główkę, nie, ale jeszcze Bolasie, uderzenie z daleka i Bolasie, cóż za bramka lewą nogą, słuchajcie, 1-0 w 5 minucie, przepięknie uderzył to zawodnik Crystal Palace, no i prowadzimy, ależ przepiękna bramka tego zawodnika, no nie sądziłem, że aż tak dobrze to siądzie, zobaczmy to jeszcze raz, idealnie, wyboczną siatkę. I Lukaku po raz kolejny dostaje świetną piłkę. Lukaku, czy to wykończy? Oczywiście, że tak, 2-0. No Belg się nie myli w takiej sytuacji. No i prowadzimy 2-0 już w 20 minucie. Oj, ładne podanie, świetne nawet podanie bym powiedział. I... ale rozegrali to! Pierwsze Sisoko do... o ile dobrze widziałem... Beast FC. No i moi drodzy, to chyba wystarczająco mówi o tym zespole. Chciałem wam go też właśnie pokazać ze względu na to, jak oceniany jest na Footheadzie cały ten skład tak naprawdę. No i udało mi się. Jeżeli chodzi o bramkarza, Mignolet spisał się naprawdę bardzo dobrze. Obrony najlepszy Okore z Niomem, zdecydowanie. Chociaż Cholebas też genialnie. Najgorzej moim zdaniem spisał się Mbemba. Jakby to mówić. Najlepiej na środku spisał się zdecydowanie Kujate, potem Sisoko, a potem Dembele. No a na ataku... według mnie oczywiście Lukaku i Barbo oraz Bolasie, no chyba na równym poziomie byli. Ale ogólnie po tym pierwszym meczu, chociaż nawet w pierwszym grało się dobrze, no ale potem grało się jeszcze lepiej, przez co sami widzieliście, co się po prostu działo. Tymczasem dziękuję wam moi drodzy bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Widzimy się już jutro oczywiście na kolejnym odcinku, pewnie z drogi do chwały. A ja dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem.